Tak się przedstawia okolica Skrzelczyc, moi drodzy. O, tu budują dom po prawej. A tutaj są domy już wybudowane oraz takie w trakcie budowy. Zobaczcie. Elegancko. Również na wioskach ludzie budują nowe domy i mieszkają, dlatego że dostępność internetu jest coraz lepsza i mnóstwo ludzi może pracować zdalnie. Polska wieś odżywa. Dwie nasze przedmiotowe działki są w centrum miejscowości Skrzelczyce na skrzyżowaniu. O tu na wprost. Dokładne położenie zobaczcie sobie na mapie. To jest ulica Kielecka, a ta, którą jechałem, to była ulica Turystyczna. Czyli na zbiegu ulicy Kieleckiej i Turystycznej. Biuro mam w Kielcach przy ulicy Turystycznej. Taki zbieg okoliczności. Zostawię samochód tutaj u sąsiada pod stodołą. O, widzicie? Budynek stodoły, którego ściany są wykonane z opoki. Kamień wydobywany właśnie z powierzchni ziemi. Można sobie zrobić z tego eleganckie ogrodzenie działki. Chyba nigdy nie trafię, żeby nagrywać wam ze słońcem. Zawsze mam pod słońce. Tam widok z ulicy Kieleckiej w kierunku słońca, czyli na zachód. Tutaj są przedmiotowe działki na górce. A tutaj po środku ekranu widzicie hydrant, także do wody nie jest specjalnie daleko. Hydrant wam już pokazałem, jest tam. Wejście na działkę jest... O, pokażę wam mniej więcej, gdzie tutaj widzicie znak, miejsce charakterystyczne. Tu jest wjazd na działkę sąsiednią. I mniej więcej na drugą stronę ulicy trzeba przejść. I tu jest wydzielona droga wewnętrzna, która zapewnia dojazd do jednej z tych działek. 13 arów plus. Trzeba przejść mniej więcej na wprost, żeby znaleźć się na jej środku. To jest kilkadziesiąt metrów, niedaleko, przechodzi się bardzo szybko. Przypominam, że dobrze jest wziąć długie spodnie, dlatego że trawy są tutaj dość wysokie, teren nieruchomości nie jest koszony. Tu mamy jeden ze słupków granicznych zabity, a tutaj jest drugi, czyli szedłem prawie że idealnie drogą wewnętrzną. Tutaj jest następny, czyli o tutaj mamy tą naszą przedmiotową działkę. Zobaczmy, jak teren wygląda. Pamiętajcie, że jak kupujecie działkę budowlaną, to nie ma znaczenia, że wyrosną krzaki. Jak przyjedzie koparka, żeby wam wybudować wasz dom, to i tak zrobi porządek konkretny. Ja troszkę się zmachałem. Mniej więcej taki widok będziecie mieć. Tu jest widok w kierunku głównego skrzyżowania, czyli róg Kieleckiej Turystycznej. Nowy dom, tam jest centrum wsi, placyk do zabaw. Tu powstanie kolejny dom, gdyż działka jest sprzedana oraz ta narożna też jest sprzedana. Zostały dwie, ta około 13 arowa w tym miejscu, w którym teraz jestem, oraz działka 18 arowa poniżej z dostępem do ulicy Turystycznej. W kierunku na Pierzchnicę i tam droga w kierunku na, między innymi, na Kielce. Na Kielce stąd możecie dojechać albo tam Kielecką. Wszystkie te działki zostały wydzielone na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Dwie zostały sprzedane, natomiast dwie są do sprzedaży nadal. Możesz kupić jedną, tą mniejszą, na której stoję, albo tą większą, która jest w kierunku ulicy Turystycznej, albo możesz kupić obie i cieszyć się kilkudziesięcioma arami sam. To jest ulica Turystyczna. Skorzystałem z działki sąsiedniej, żeby wam pokazać widok na działkę tą 18-arową oraz widok na działkę 13-arową tam wyżej. A teraz z drogi asfaltowej widok w kierunku na obydwie działki, przy czym na wprost patrzymy na działkę 18-arową. Tam ta mniejsza jest wyżej położona. Widać, że teren wznosi się do góry w tamtym kierunku. Przy asfalcie jest tym, przy ulicy Turystycznej, najniżej. Widać rośliny, które rosną, to są suchelubne, czyli mirabelka, śliwa, tarnina.
oraz róża. One generalnie nie występują tam, gdzie jest mokro. I oświetlenie mamy tutaj z panela słonecznego z wiatraczkiem. Przy drodze asfaltowej piękne, fajne, kształtne działki. No chyba dokładniej lokalizacji nie mogę Wam wytłumaczyć. Ja jestem Wojciech, Wojciechów 5 km. Tam też są stawy rybne, takie zbiorniczki wodne. To jest ulica turystyczna do centrum Skrzelczyc. Znak stop. Tu jest kierunek Pierzchnica, ulicą turystyczną. Pamiętajcie, że mam biuro w Kielcach przy ulicy Turystycznej. A tu mamy ulicę Kielecką. Jedna z działek jest tam, z wjazdem z Kieleckiej własnym, a druga działka ma wjazd tam, z wjazdem z ulicy Turystycznej. A tutaj jeszcze naprzeciwko tych działek, po drugiej stronie ulicy Kieleckiej, zobaczcie, jest budynek z kamienia. Resztki budynku, tylko ściany ostały z opoki, o której Wam wspominałem. Można zrobić z tego piękne ogrodzenie swojej działki w bardzo sublokalnym klimacie okolic Pierzchnicy i Chmielnika. Polecam wykorzystywać te walory sublokalne, bo nadają Waszej nieruchomości pięknego, lokalnego charakteru. Jak ktoś z Was był w Anglii, to widział takie mury z kamienia. Jak byliście w Szwajcarii, na pewno zwróciliście uwagę, że zawsze kamień miejscowy, naturalny jest wykorzystywany do różnych budowli. Pamiętacie Sycylię ze zdjęć i filmów na Facebooku? Warto o tą naszą lokalność dbać, wykorzystując miejscowe materiały budulcowe. I takie ogrodzenie działki zamiast tego nowoczesnego, panelowego byłoby według mnie zdecydowanie ładniejsze i bardziej cieszyłoby oko niż stal, która za chwilę się skoroduje i będzie trzeba ją znowu wymieniać. Najwięcej ofert jest na stronie wojciechnalepa.pl. Pamiętaj o kolejnej rzeczy. Tą nieruchomość kupi tylko jedna osoba, ewentualnie dwie. Każdy po jednej działce i ten kto pierwszy, ten lepszy. Czasami takie działki stoją 2 tygodnie, czasami rok, ale prędzej czy później ktoś je kupuje. Tak jak ostatnio miałem z domem w Melonku. 20 minut przed umową przedstępną zadzwoniła pani z Lubelszczyzny, że jest bardzo poważnie zainteresowana, bo od miesiąca myśli nad tym domem. No to trochę się pani spóźniła. Jeżeli nie chcesz się spóźnić, a działka ci się podoba, jedna bądź druga bądź obie, to dzwoń po prostu, bo ten kto dzwoni, ten jest pierwszy i wygrywa. Cześć!